Dzień dobry. Dzień dobry. Co słychać, mamo? A fajnie słychać, bo lekarza nie było. Ile czekałaś na wizytę? 2 tygodnie. No. I zapomnieli ci powiedzieć, że lekarza nie będzie. Ale zastępuję ją, to nie jest tak, że zapomnieli. Ale ty masz prawo sobie wybrać, do którego chcesz. Jeśli powinni do ciebie zadzwonić z możliwością wyboru. Nie, ale ile w życiu powinno być? No dobra, z tymczasem dzień dobry bardzo. Spać. Jak się ciężko wstaje, powiem wam, że chyba już zmęczona wczoraj byłam. Wyrokiem najwyższego maminego sądu zostałam skazana na odbycie prac społecznych. Samochód jedzie, zejdź na bok, bo gościu będzie patrzył, co my robimy. Na odbycie prac społecznych w postaci umycia chodnika. A więc do it now! Teraz sąd opowie, za co to wykroczenie było. Bo była niegrzeczna i uciekła mi na 2 dni. Do męża dodajmy. Nie można uciekać od babusi do męża, tak? Nie. Kupiliśmy moba. Zobaczcie, jaki fajny. Generalnie zobaczcie, tutaj ma taki pojemniczek, o tu. Już oczywiście upieprzyłam. Tu się wlewa wody z płynem, zakręca się. A o tutaj, o tu, proszę bardzo, tu. Ma taki psik. I on ma aerozol i psika płynem i myjemy chodniki. Pani mama ma pewną hipotezę związaną z moim puchnięciem twarzy. Mianowicie twierdzi, że moja twarz próbuje wyrzucić wszystkie toksyny zdobyte u Kuby na Podkarpaciu. I w ten sposób nabrzmiałam od tego niedobrego ich powietrza. Nie, niekoniecznie od Kuby, ale od powietrza i od pociągu na ten. Ale wiesz co, dzień dobry. Mi również. A w domu leżą? W odpowiednim miejscu. Dzień dobry, mamo. Dzień dobry, córciu, dzień dobry. Jak dawno się nie widziałyśmy. Słuchaj, stawiamy sobie postanowienie na grudzień, że używamy toreb, które są w domu i wielokrotnego użytku. Postaw sobie, Kubie i Krzyśkowi. I najchętniej tych, no, płóciennych. Dobrze, a to przepraszam bardzo, co kupiłyśmy przed chwilą? Bo mnie goniłaś. Nie, ty sobie byłaś w mieszkaniu sama, ja czekałam pod klatką i mam na to świadków w postaci ale moich to widzów. Ale trafiło raz na 3 miesiące, że zapomniałam siatki wziąć. No dobrze, będziemy sprawdzać. Mam 2 ładne siateczki. Bardzo proszę nas skontrolować pod tym względem. Płócienne i przynoszę zakupy w nich. Będziemy się sprawdzać, kontrolować. Wy też nas kontrolujcie, żebyśmy nie kupowały. Dzień dobry bardzo. Środa, poranek. Ninja zakapturzony wyłania się do publiczności. Lecimy z mamą do lekarza, do endokrynologa, żeby ogarnąć mamę Hashimoto. Mama ucieka. Cześć! No cześć! Co słychać? Ładną masz czapkę. Dziękuję. Chustkę też. No, chustka jakaś taka znajoma. Ktoś mi podwędził chustkę. Gdzie idziemy? Do pana doktora. Do pani doktor. Do pani doktor. Do pani doktor, która jest bardzo dobra w ogarnianiu Hashimoto. A skąd jest? Bo czytałam opinię. Ale przepiszemy się do mojego pana doktora, bo mój pan doktor jest cudowny. Przystojny. Zna się na rzeczy. Blisko domu. I spojrzeć do niego już się zjedzą, ale zimno. Zimno jest strasznie, a ja mam mokrą lekko głowę. No, będę chora jak nic. Nie szkodzi. Co ci lekarz powiedział? No czekaj. Moja słodka tajemnica, nie powiem ci. Ja wiem. No dobra, powiem. Bo mi się wzięła za robotę, nie szukała se choroby. Mama nie ma Hashimoto. Ale mama też nie ma endokrynologa. Co masz? W wole jakieś guzki. Wole guzowate, o. No, to jest do obserwacji, a do niczego więcej. Ale generalnie przepisujemy się do mojego pana doktora Marcina, tak? Tak, nie będę tam. Chyba, że będzie mi kazał. Nie będzie. Ja też tak nie będę. Ja muszę się wybrać. Ok, to teraz ja. Wiem, trochę mnie poczochrało, ale wiatr wieje.
chciałam powiedzieć, że dzisiaj misja związana z niekupowaniem toreb zaliczona. Dziękować komu, Basiu? Mamusi. No, Basia zapomniała, żebyś wziął. Ale ja nie wiedziałam, że będziemy do sklepu szły. Ale ja widziałam. No, to chwała ci, że zabrałaś. Ja zawsze, naprawdę, zawsze zabieram, bo mam dosyć tych toreb. A w ogóle tego plastiku jest tyle. Jest i plastiku, i w domu też, i po co to? My w domu nie używamy na przykład takich rzeczy jak słomki plastikowe, więc o tyle chociaż dobrze. Ale zauważyłam, przynajmniej ja, że my bardzo dużo śmieci produkujemy. U nas śmieci jest tyle, co niemiara. I z tym też jakoś trzeba byłoby powalczyć. Dzień dobry. Ale no nie są tu końca. To tak od wtorku do soboty nie jest tego dużo. Tylko po weekendzie. Po weekendzie, jak wszyscy siedzą w domu. Trochę ciemno, ale mamy jesień, więc to zupełnie normalne. Ale oprócz tego, że mamy jesień, ja mam dodatkową zagwozdkę i dosyć spory problem. Pamiętacie moje wyzwanie, które sobie zrzuciłam, mianowicie malowanie się tylko wybraną serią kosmetyków. Pakietem, seria to złe słowo. No, do takiego codziennego make-upu tak, jak najbardziej spoko, ale w tym tygodniu mam nagrania, w niedzielę idę na targi, no i mam problem. Wypadałoby się cokolwiek podmalować troszeczkę mocniej, bo ja pamiętam, widziałam swoją taśmę prawdy z castingu do Pań Młodych Ponad Miarę. Ja tam byłam w pełnym makijażu, miałam podkład, miałam puder, ale przy tym było bardzo gorąco, ale i tak się świeciłam. Świeciłam się tak, jakbym się oblała, wiecie, litrem tłuszczu na twarzy. To było paskudne, mówiąc wprost i nieładnie, ale no niestety podobno kamera ma tak, że jak nie nałoży się szpachli totalnej, to będzie źle. Zatem wymyśliłam, jak to rozwiązać. Żeby być fair wobec siebie i wobec was, dobrze się później z tego rozliczyć, to wymyśliłam sobie, że po prostu przyjdzie mnie Nina umalować. Jej, Ninę poznaliście z vloga, gdzieś wam go tu, nie wiem gdzie, podlinkuję i Nina mnie umaluje na te okoliczności. Nie będę za każdym razem malowania nagrywała, bo to bez sensu i troszeczkę szkoda czasu i energii. Ale powiedzmy ten niedzielny poranek z kawą i Niną jak najbardziej ogarniemy. Ogarniemy, bo będzie troszkę więcej czasu, będzie na chillaucie, na luzie. Nie będziemy się śpieszyć i będzie to dobre rozwiązanie. Dzień oficjalnie zakończony. Jej! Na twarz. Za momencik, dosłownie za chwileczkę. Wjeżdża maska z ogórka. Typu peel off, taka wiecie, co zasycha, robi się maska, taka wiecie, zielona jak ten gościu z seriali i ją się zdejmuje. A na nunie idzie maseczka złuszczająca, bardzo, bardzo lubię. To, że jest zima, to nie zwalnia nas z obowiązku dbania o stópki. Szczególnie jeżeli chodzi o pięty i zrogowa ciały na skórek, ponieważ gdy zaczynają pękać, to znaczy, że jest źle, jest ból, jest nieprzyjemność i nie polecamy nikomu tejże przypadłości. A żeby tak się nie działo, to trzeba je pomyksować, złuszczać i tak w kółko, panie Macieju, ewentualnie panie, pani, wprowadź imię, jakie ci pasuje. Ach, nagadałam się. Dzisiaj był bardzo intensywny dzień. Powiem wam, że jeszcze jestem taka nakręcona do działania. Ale czas powoli zacząć się wyciszać, także maseczki na tu i tam na dole, w sensie na stopy. Książeczka w ręka, dalej niedyskretnik, odpoczywam. Scalam film, zarzucam go wam i widzimy się następnym razem. Pa!